się podczas Cage'a w ramach Fame MMA, Marcin Dubiel zapowiedział, że wyda swoją własną książkę pewną kontrolę. I to są newsy, na które czekałem! Zaczynają się newsiki od Rewa i dostaję od razu informację, która sprawia, że mój humor poszedł na górę. To wersji Kasper Boński i Ilja Kostera zakończyli związek i planują nowy content. Alan Kwieciński posądził Ferrariego o kłamstwo, w tym głos w sprawie zabrała dziewczyna jednego z napastników, a Team X wrzucił zapowiedź kolejnej edycji projektu. Witam was w nowym odcinku z podsumowaniem najciekawszych informacji z sieci i zaraz lecimy z pierwszym tematem, ale najpierw, jeśli szukacie sposobu na oszczędzanie pieniędzy podczas zakupów w sieci, to koniecznie sprawdźcie Letyshops. Jak to działa? Letyshops to osoby, tym znane postaci z YouTube. Temat trochę przycichł, ale nie upadł do końca, bo swoją książkę zapowiedział Marcin Dubiel. Tak, dobrze usłyszeliście, Marcin Dubiel chce wydać książkę, która zdaje się być zapisem jego wspomnień, czy też ciekawych historii z życia. Co ciekawe, chce ją napisać samodzielnie, a nie jak to uczyniło wielu influ, zatrudnić ghostwritera. Nie zmienia to faktu, że ktoś pomaga mu przy ogarnianiu tego przedsięwzięcia, które na ten moment jest w bardzo wczesnej fazie. Czeto. Mi się wydaje, że ty musisz poczekać na końcówkę tego roku. Wtedy będziesz latał z maczetą. Nie, ale w końcówce tego roku wychodzi... Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale dobra, jakby jest taki leak. Generalnie jestem w trakcie pisania książki. Trwa to trochę długo, dlatego że ja sam chcę napisać... Mandzio, może cię jakoś udupić? Nie, Dubiel nie jest w moim typie. ...swoją książkę, a nie zlecić to komuś innemu. I nie jest to poradnik do Pokémon Go, który kiedyś wydałem. Tak, miałem takie... Miałem nadzieję. Oczywiście współpracuję jakby też z chłopakiem, który jakby mi w tym pomaga, bo jednak jestem mocno zawalony czasowo, więc jakby na razie układamy te wszystkie tematy, które mają się w niej zawrzeć po kolei. Jak dowiedzieliśmy się z wywiadu, którego udzielił Mateuszowi Kaniewskiemu, w książce poruszy kontrowersyjne tematy. Generalnie czuć, że Dubiel chciał podkręcić emocje i wzbudzić zainteresowanie, bo ciężko inaczej z... Tak naprawdę na koło może się wystrać Dubiel, jakby chciał. Może się wystrać na osoby w swoim blogowym świecie, na stary Team X. O Stewarcie raczej będzie pozytywnie. No Stewarcie będzie pozytywnie, nie będzie negatywnie nic o Stewarcie. Bym się bardzo dziwił, by było tego. I ogólnie na całe środowisko influencerskie. W sensie, co Marcin Dubiel mógłby ciekawego powiedzieć o tej branży, żeby ludzie zareagowali na zasadzie, że wow, 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 wow i jeszcze raz wow. W sensie... Świat Marcina Dubiela, w który on się angażuje, w którego jest częścią, o którym mógłby napisać, to nie jest w ogóle związany z influencingiem. Siedzi w tej branży od środka wiele lat, trochę herbaty mógłby wylać. Herbatę to mógłby wylać na przykład Robert Pasut, co nie? Gimper mógłby wylać herbatę, co nie? No z ekipy to Freeze mógłby wylać na przykład jakąś herbatę, ale to też herbata, która dotyczy Freeza i okolicy tam frizowskiej. Kto mógłby do... Stewart mógłby wylać herbatę, ale Stewart nigdy by tego nie zrobił. Rezy nie za bardzo. Nie, Rezy nie za bardzo. Wardenga mógłby wylać jakąś herbatę. Interpretować słowa o tym, że po premierze może mieć... Pewnie będzie coś w stylu, że sława to wydmuszka, brak prawdziwych przyjaciół, wpadłem w narkotyki, niezdrowe rzeczy, kurwa, Radka. Dostałaś już książkę do przeczytania jego? Mieć problemy ze współpracami, że wrogowie sobie o nim przypomną, czy też, że otrzyma pozwy. Nie wspominając o tym, że bez większego kontekstu, ale wspomniał, że kiedyś do niego strzelano. Ja nie jestem przekonany, czy ja będę miał jeszcze jakieś współpracę po tej książce. Nie, na pewno będę... Znaczy, szczerze mówiąc, że jeżeli Dubiel miał sytuację takie, że do niego strzelano, czy jakieś inne rzeczy, to już nie jest związane z influencerką, tylko to jest związane z rozrywkami influencerskimi, na które się być może decydował. Będzie sporo osób chciało mnie pozwać i sporo wrogów sobie o mnie przypomni. Nie, no będzie grubo, nie? Natomiast to nie jest tak, że ja niczego nie doświadczyłem w życiu, bo do mnie też strzelano na przykład. Naprawdę? Naprawdę. No dobrze, ale raczej nie wyobrażam sobie ciebie, który miał setki bujek ulicznych latając po mieście. No nie, ale to nie znaczy, że nie poznałem tego prawdziwego świata. I wiadomo, można tutaj się śmiać i nawiązywać do jego poprzedniego dzieła, czyli poradnika do Pokémon Go, ale odkładając to na bok, naprawdę jestem ciekaw, co opowie Dubiel. Jest to gość, który już długo działa na YouTube, jest bardzo znaną postacią, ma mnóstwo znajomości i zapewne był świadkiem wielu zakulisowych sytuacji, o których szersza publika nie ma pojęcia. Pytanie tylko, na ile będzie miał odwagę o tym wszystkim opowiedzieć,
i mam to również na myśli ewentualne konsekwencje prawne. Jeśli poleci tak mocno, jak zapowiada, to może być ciekawie. Biorąc pod uwagę, że wspólnie z pomocnikiem dopiero spisują listę tematów, to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na premierę i lecimy z kolejnym tematem. Tak jak głośnym echem rozchodzą się informacje radio w kwestii płacenia dziewczynie za zeznania, Fame MMA mocno ruszyło z promocją 14... O, może pokazał tego. ...z tej edycji gali, której częścią są tak zwane cage. W ostatnim z nich gośćmi byli Nitro, Robert... Ty myślisz, że oni nie mieli kontaktu poza kwadratowo? No ja z Marcinem Dubielem w sumie nie miałem. Ja Marcina Dubiela jedynie widziałem na imprezach. Karaś oraz Monika Kociołek, a w rolę prowadzącego wcielił się Wardęga. Jeśli chodzi o część z Sergiuszem, to były to luźne rozważania nad przejęciem Hype MMA, a następnie pojawił się wątek Prime MMA, gdzie podobno włodarze... 2K17 filmy razem. O, mi Marcin później przyznał po nagraniu tego filmu, że on się strasznie bał na czas zapierdala filmu. Amandziona Maj, zapierdala na chuj mi ten sam. Sprawę, pojęcia, ale pandal, o tym ale za chwilę. Ty też podobno miesiące. Dostałeś propozycję bycia włodarzem jednej z federacji, chodzi o Prime. Czemu się nie zgodziłeś? Mówiłeś, że przed Kasiuszem, zanim on... Nie, to źle mnie ktoś zrozumiał. Ja nie miałem propozycji. Dlaczego nie byłeś taki straszny? Byłeś? No podobno. Ja nie wiem, jaki byłem, nie pamiętam, ale podobno byłem. Żeby zostać włodarzem Prime, ale w momencie, kiedy włodarze Prime do mnie... No i zobaczcie, co kurwa ze mnie wyszło, tak? I byłem straszny przez te lata, że... jest jaraz jak jest. Przyjechali, bo chcieli, żebym się tam bił i żebym im pomógł z promocją. Traumatyzowali mnie. Dobrą ofertę dostałem, żeby im raz, że pomóc marketingowo, a włodarzem miał być Gimper. Mi powiedzieli, że Gimper ma być włodarzem. To nieźle. Poruszyłem ten wątek na Twitterku, swoją drogą, jeśli jeszcze nie zostawiliście mi followka, to zapraszam, gdzie szybko pojawiła się odpowiedź Gimpera. Z jego słów wynika, że nigdy nie było propozycji, aby został włodarzem Prime MMA, natomiast miał propozycję prowadzenia studia. Wychodzi więc na to, że osoba z Prime, z którą rozmawiał Nitro, prowadziła go w błąd. Jakaś bzura, moja dziewczyna miała proponowaną walkę na Prime, a mi nigdy nie proponował bycia włodarzem tam. Dzwonili do mnie kiedyś, żebym poprowadził studio, ale już byłem podpisany w Fame, więc odmówiłem. Muszę zapytać Nitro, kto mu fake info sprzedał. To taki w sumie poboczny wątek, ale uznałem, że warto to wyjaśnić. Natomiast najgłośniejszym echem odbiła się sytuacja z Moniką Kociołek, która pod naporem pytań rozpłakała się. I tutaj warto wyjaśnić wszystko od początku, żeby mieć pełen obraz sytuacji. Może będzie w zasadzie coś, Monika czego od nie było początku pokazywane. Wiedziała, że nie będzie łatwo, bo w trakcie zapowiedzi Wardęga postawił tezę, że przejmuje się opinią innych ludzi i że poniekąd stała się właśnie miarą swoich widzów. Dokończyć, bo ja mam takie domknięcie tematu, że wy macie gdzieś hejterów, a teraz chciałbym zaprosić osobę. Podoba mi się, ile Zwyrol ma radości tutaj z tego, jak zapowiada i wie, że będzie obrażać ją. Która się bardzo przejmuje komentarzami i wręcz mógłbym... Poczekaj, jeszcze muszę cię zapowiedzieć. I wręcz mógłbym jej zarzucić, że stała się niejako marionetką swoich młodocianych cześć, widzów. Chciałbym zaprosić Monikę Kociołek. Teraz zapraszam. Monika odniosła się do tych słów w nawiązaniu do dymów pomiędzy nią a Fagatą. Wychodzi na to, że Kociołek faktycznie najpierw chciała wzbudzić kontrowersję, bo uważała, że tego ludzie oczekują od zawodniczek, które mają walczyć w oktagonie, a następnie odpuściła, bo spotkała się z krytyką. To znaczy, że obie jej decyzje były podyktowane opinią innych ludzi, a nie tym, co sama chciała zrobić. Ale to był dopiero początek. I sama, wiesz, ja się w pewnym momencie pogubiłam, bo ja mówię, okej, tak jak powiedziałam na konferencji, Fame ma rządzić się swoimi prawami. O co mi chodziło? Że tutaj o to chodzi, ja tak myślałam, wiesz, to jest dla mnie wszystko nowe. Teraz do... Ciekawe, że Rebo nie odniósł się w ogóle do dramy Wardęgo z Gimperą nim samym. Ty, no w sumie? Piero, ja tak stumowałam i na przykład to, co chcę powiedzieć, gdzieś tam czasem tego nie mówię, bo mam w głowie, okej, zaraz mnie złapią za słówko i zaraz znowu będzie, że no tak, ale właśnie... W dalszej części pojawił się wątek słynnych 2 metrów, czyli sytuacji, w której Monika pod wpływem emocji no ja wiem, że pisał na Twitterze, ale wiesz. W wysokości powinna opuścić telefon. A następnie Wardęga zaznaczył, że w sieci jest wiele opinii, które sugerują, że jest specyficznie inteligentna. To z kolei było nawiązaniem do pytania o nazwę działalności gospodarczej Kociołek, która nosi nazwę Mona Universe bez na końcu. I to nie był celowy zabieg marketingowy, tylko po prostu błąd w nazwie firmy. Dużo jest w internecie takich opinii, że... że jesteś specyficznie inteligentny. I tak się złożyło, że to był moment, który przelał czarę goryczy i Monika po prostu się rozpłakała. Było to w momencie, w którym próbowała wytłumaczyć, że przytłacza ją to, że ludzie patrzą na każdy jej krok i wytykają błędy. Dodała, że przykłada większą uwagę do tego, co mówi, że nałożyła na siebie cenzurę, żeby znowu nie doświadczyć wyśmiania, jak to miało miejsce przy okazji poprzednich wpadek. W studiu zrobiło się nieco dziwnie, a tę chwilę paraliżu próbował uratować Nitro, który starał się wytłumaczyć punkt widzenia Moni. Że to jest zwykła literówka. Wiesz co, z obawy? Że znowu będę, wiesz, jechana za to, że na przykład pomyliło mi się po prostu i z obawy po prostu się pogubiłam i nie wiedziałam, jak mam to wszystko przedstawić, bo od tamtej pory... Kurwa mać, rozpierdala mnie, że to nadal jest cały czas dyskusja na temat Insta Story, które można było nagrać i spędzić jedną minutę, żeby nagrać te Insta Story.
cały czas pod koniec dnia rozpierdala mnie to, że to była kwestia po prostu lenistwa, żeby nie nagrać czegoś jeszcze jeden raz. Żeby nie nagrać jeszcze raz, jak bierze się telefon w górę i się go zrzuca w dół. I to była cała praca, którą trzeba było wykonać. W tym briefie nawet nie było jakiegoś specjalnego tekstu czy scenariusza, który trzeba było powiedzieć z pamięci. Jedyne, co trzeba było pokazać, to że jest telefon, rzuca się z góry i patrzcie, telefon cały. To było wszystko. I można było to nagrać. Pory od tych 2 metrów mam coś takiego, że po prostu uważam na to, co mówię. I na przykład często czegoś nie wstawiam, albo często na przykład coś powiem. Ja ogólnie nie lubię mówić o takich rzeczach, bo jestem mega emocjonalna. Ale no nie wiem, po prostu. Ludzie. Zaraz to. Ja mam pytanie, skoro takie odbija to, że śledzą każdy jej krok, to na chuj została celebrytką, Justin bądź gwiazdką, jeśli nie umiesz być? Trochę się z tym zgodzę, bo ona jest influencerką z już tutaj chowu na zasadzie, że zostaje influencerem, dlatego że wtedy jestem znaną osobą w internecie. Zostaje influencerem, bo inni ludzie są znani, ja też będę znaną osobą i to jest fajny zawód, to jest fajna praca, co nie? Zatem to ja się z tobą, Brązik, muszę zgodzić. Rzadko to się zdarza na tym streamie, ale muszę się z tobą kompletnie zgodzić. Na chuj zostajesz influ, jeżeli tak bardzo nie potrafisz znieść opinii innych ludzi do tego poziomu. Współczuję jej w tym momencie, ja osobiście jej nie współczuję. Ja współczuję jej sytuacji, że znalazła się w pokoju ze Zwyrolem i z Nitrem, którzy sobie po prostu z niej zrobili marionetkę do bicia. Tego współczuję, ale całej reszty tego. Ale osobiście jej nie współczuję całej sytuacji. Jakby, Monika, spokojnie, nic się nie dzieje, rozmawiamy sobie, ale jeżeli to jest, bo nie wiem o jakim temacie, jaki temat chcesz poruszyć. Prawda jest taka, że bycie na świeczniku jest jednocześnie obciążeniem, jak i plusem działania w sieci. Z jednej strony oceniany jest każdy krok, ale z drugiej to dzięki temu zainteresowanie ludzi influencer współpracuje z markami, czy też generuje wyświetlenia na takiej czy innej platformie. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że Kociołek mogłaby być w pełni sobą, taką roztargnioną dziewczyną, która czasem palnie głupotę i być szczęśliwą, gdyby tylko zdobyła się na odwagę i przestała przejmować opinią innych ludzi. I to się bardzo łatwo mówi, ale też bardzo ciężko się na to zdobyć. O czym chciałem z tobą pogadać? Że należy olać to wszystko, te hejty, bo jak już jesteś popularna i ja też jakby wróciłem na ten poziom, to non-stop jest o wszystko przypierdalane. I trzeba właśnie dojść do takiego momentu, że jestem kurwa sobą. Akurat Sylwek to jest najgorsza osoba, która mówi o ignorowaniu tego przypierdalania się, bo on potrafi odpowiedzieć na film, który ma 100 wyświetleń, czy komentarz na wykopie, który ma 3 plusy. Ale to inna sprawa. Popełniam błędy. Nitro nie baw się telefonem. Tak, przepraszam. Jeszcze jak go kurwa sfacyfikował, co nie, że Nitro nie baw się telefonem. Dolone, tak jak właśnie ma Nitro i Robert Kala. Po tym jak Monika się rozpłakała, Wardęga i Nitro przestali cisnąć ją kolejnymi niewygodnymi pytaniami, a zamiast tego zaczęli jej doradzać i tłumaczyć, jak wygląda influencerski świat. A później znowu zaczęli ją cisnąć. Niemniej w momencie, gdy Kociołek zaczęła opowiadać o tym, jak to praca influ jest ciężka, panowie wrócili do pierwotnej taktyki. Tak zbiorczo traktuje Nitro i Wardęgę, bo co prawda Sylwester zadawał pytania, ale Sergiusz mocno uczestniczył w dyskusji. Ale ja z czasem zaczęłam się uczyć, że to jest codzienność, tak będzie i ja się muszę z tym pogodzić w momencie, kiedy jestem osobą publiczną. No ale widzę, że do tej pory się nie pogodziłaś. Tak, jesteś... staram się, naprawdę się staram, ale ja w takich właśnie momentach tak mam, że po prostu gdzieś tam emocjonalnie reaguję. Finałowym tematem był pies, którego Monia zakupiła jakiś czas temu. Sprawa nabrała rozgłosu w sieci, w tym pojawił się zbiorczy post Mai Staśko, która zarzuciła Kociołek, jak i innym celebrytom, że traktują psy jak zabawki, kupują je dla wyglądu, promują pseudohodowlę i nie liczą się z konsekwencjami zdrowotnymi, jakie mogą dotknąć takie pozbawione kontroli krzyżówki psów. Monika postanowiła odnieść się do tej sprawy i sami posłuchajcie. Ten pies był w naprawdę dobrych warunkach. Wiesz, ja tam przyszłam, ja go widziałam, nie spodziewałam się, że to może być coś złego, że w ogóle robię coś złego. Ja od zawsze chciałam psa, wiesz, i nie interesowało mnie, jaka to będzie rasa, bo ja nagrałam wtedy Insta Stories, pewnie je widziałam. To dlaczego nie poszła do schroniska i nie wzięła psa, skoro tak bardzo chciała psa, nie zależało jej, jaka jest rasa i nie zależało jej w ogóle tego, tylko po prostu chciała psa. Jeżeli po prostu chciałaś psa, to było pójść do schroniska. Że powiedziałam, że ja nie wiedziałam i ludzie później mówili, aha, ona nie wiedziała i sobie wzięła psa, ale tak ja nawet nie wiedziałam, że ja się muszę dowiedzieć, że coś... Nie, no w sensie nie mogę poczuć współczucia dla tej dziewczyny. Ja spotkałem ją IRL, zamieniłem z nią 2 słowa. Ona oglądała moje szoty, gdzie oceniałem na samym początku Team X i ich content, ponieważ mi je wypomniała i IRL straszny miała o to ból dupy. I szczerze mówiąc, no widzę, że się nic nie zmieniło w tej osobie. No ja nie potrafię jej współczuć, absolutnie nie potrafię.
wzięcie takiego psa jest złe, a takiego nie. Ty nie czytałeś na przykład o rasie, bo ja na przykład mam szpica miniaturowego i zanim nabyłem szpica miniaturowego, to dosyć mocno się doinformowałem. Nie wpisywałam tego, ale było napisane tam, gdzie sprzedawała ta babka te psy. No, w ogłoszeniu. Tak, i było tam napisane, czy są przyjazne dla dzieci i wszystkie takie informacje. Ale ona, wiecie dlaczego ona się tak stresuje i dlaczego ona się tak strasznie plącze i się strasznie boi? Ja wam wytłumaczę, bo byłem w podobnej sytuacji. To jest po prostu zachowanie patologicznego kłamcy. Nie zrobiła researchu, nie zainteresowała się, wzięła pierwszego lepszego psa, który jej się spodoba i szuka wymówek i wymyśla wszystkiego na bieżąco. Ona tą całą historię, te wszystkie swoje historie, dlaczego popełnia błędy, to są kłamstwa, które ona wymyśla cały czas na bieżąco i cały czas w nie brnie. I w momencie, kiedy ta ściana kłamstwa zaczyna jakkolwiek się chybotać, jakkolwiek się trząść, to zaczyna płakać. Zaczyna płakać, zaczyna emocjonalnie, zaczyna się wycofywać, zaczyna spierdalać, po prostu się chować. Co nie głowa w piasek. A żadnej odpowiedzialności za to, że po prostu robi głupie rzeczy bez zastanowienia, no i później wychodzi jak wychodzi. A wiesz, w mojej rodzinie... Tylko wiesz, jak ja bym sprzedał samochód, tak, to bym też powiedział, że nie bity, nie? Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że kupując część do kompa, robię większy research niż Monia kupując psa. Gdyby troszkę poczytała, to być może trafiłaby na opinię takie jak ta, którą wygłosiła Aneta Awtoniuk, behawiorystka zwierząt i trenerka psów z 14-letnim doświadczeniem, która wypowiedziała się dla portalu na temat. Jeśli ktoś chce być pewny, że nie płaci za znęcanie się nad zwierzętami, powinien wybierać psy z oficjalnych hodowli firmowanych... To się nazywa być młodym i głupim? To można powiedzieć o 13-latku. Związek Kynologiczny w Polsce lub Międzynarodową Federację Kynologiczną. Wszystkie inne organizacje zrzeszające osoby mnożące psy to zwykłe wytrychy prawne wymyślone przez pseudohodowców, aby wydawać swoje śmieciowe rodowody, bo w 2012 roku handel psami nierasowymi został w Polsce zakazany. W tej chwili w naszym kraju istnieją setki stowarzyszeń rejestrujących kundelki i nadających im rodowody, żeby sprzedać je z zyskiem. Czy ona nie może po prostu zdecydować, że jest głupia i zrobić z tego swoją markę? Nie, bo jego na to nie pozwala. Bo to jest tak, że ona jest tak po prostu w swojej, wiecie, my się śmiejemy, że bądźmy żugajkami, bądźmy kociołkami, co nie, tylko że Julka Żugaj jakkolwiek jeszcze, Julka Żugaj, dobrze mówię, że ona ma do tego fanbase'a jakikolwiek stosunek z dystansem i ona nie traktuje tego na tyle, ile ją poznałem, że nie traktuje ona swojego ego i swojej osoby lepiej przez to, że ma taki wierny, oddany fanbase, po prostu, wiecie, dzieciaków patrzonych w nią jak w obrazek. Tak w przypadku kociołek, no jest tak, że no sorry, ona ten fanbase i te dzieciaki wpatrzone w nią, to traktuje tak, jakby jej się to należało. Jakby były powody, dlaczego się w nią wpatrują. I zgaduję, że dla niej na przykład powodem to, że jest w oczach tych wszystkich dzieci ładną dziewczyną, którą chcą, żeby były nią kumpelą, jest niewystarczająco. I na przykład to, że no wychodzi na głupią dziewczynę, ją strasznie dodatkowo poniża i strasznie ją boli, dlatego ona za każdym razem robi wszystko, zapiera się, żeby tylko nie wyszła na to, że no nie myśli przy tym, jak robi rzeczy. Szkoda. Ma ktoś komentarze kociołków Moniczki na ten temat? Podobno się kłócą z fagetkami i to się śmiesznie czyta. Ja bym też poczytał. Jeśli ma wielką skłonność do kłamstwa, jest możliwe, że jest chora psychiczna, to można się normalnie leczyć. Ona w ogóle, wiesz, w ogóle każdy influ, który wykonuje tę robotę i wykonuje robotę nie jako osoba, która tworzy materiały do internetu na temat jakiejś niszy i po prostu jest to oglądane i to jest praca. Moją pracą jest tworzenie materiałów do internetu, na przykład o gotowaniu. I to jest wszystko. Tworzę materiały do internetu o gotowaniu, to jest moja praca, produkuję to, ale nie pełnię funkcji jako e-celebryta. Jeżeli bawisz się w bycie e-celebrytą, jeżeli bawisz się, że twoją marką jest twoja osoba i twoje życie, wsparcie terapeutyczne, psychiatryczne powinno być podstawą, bo bez tego po prostu się zesrasz prędzej czy później. Co tutaj widać? Jako psy rasowe. Mnóstwo pseudohodowców usiłuje wykorzystać modę na krzyżówki z pudlem, ogłaszając co chwilę światu, że oto jest nowa hybryda, jak na przykład Frispu, czyli krzyżówka. Mówiła, że nie chciała, żeby pies długo z nią jechał, więc wybrała tam, gdzie najbliżej może nie było żadnego schroniska. Nie, to ja ci powiem prawdę. Nie chciało jej się jechać daleko. Nie mogła zorganizować sobie czasu, żeby ona mogła pojechać daleko i dlatego wzięła psa, który był blisko. Krzyżówka Bichon Frise z pudlem. Kupowanie tych psów jest wspieraniem handlu żywym towarem. Podsumowując cały wątek z Moniką Kociołek, póki nie obejrzałem tego Cage'a, gdzieś z tyłu głowy miałem nadzieję, że ona tylko wciela się w rolę i udaje taką dziewczynę zagubioną w wielkim świecie. Teraz jednak jestem już praktycznie pewien, że ona nie udaje, tylko naprawdę do tego stopnia nie ogarnia, co się wokół niej dzieje. Czemu nikt nie powiedział, że lepiej jest powiedzieć, że już się zjebało? Już 5 miesięcy, pozdrawiam wszystkich i miłego wieczoru. Bo jest w środowisku, w której nikt jej tam nic nie powie.
Albo może po prostu do niej nie trafia. A być może i środowisko jej mówi, do niej to nie trafia. Bo jak ja rozumiem, że Wardęga czy Nitro napierdalają właśnie na nią i coś mówią na jej temat i ona się po prostu zamyka, chroni się rękoma, garda w górę, co nie, i nie dopuszcza nic do siebie. Bo oni mają taki natarczywy, trochę natarczywy, taki pasywno-agresywny styl życia, styl bycia. Jakby oni zawsze byli na ringu i chcieli tobie zaraz prawego sierpowego sprzedać prosto w mordę. I nawet jeżeli mówią prawdę, to zareagujesz defensywnie, bo po prostu mają taki styl bycia. Ale wiesz, jeżeli takie osoby jak na przykład Revo, który jest kurwa najbardziej, jest bardziej neutralny niż Szwajcaria, przekazuje takie rzeczy i to nadal nie trafia, no to, to już nie ma ratunku do tego. Natsu sobie dobrze poradziła z kamerkami, to prawda. No ale Natsu jest trochę bardziej, po pierwsze jest dojrzalszą osobą i bardziej doświadczoną osobą i to się pokazuje.